Jeśli chcesz zbudować samodyscyplinę, mądrze byłoby posłuchać słów Marka Aureliusza, który był cesarzem Rzymu w latach 161-180 n.e. i jest uważany za ostatniego z pięciu dobrych cesarzy. Podczas swoich rządów Marek Aureliusz znalazł czas na napisanie serii autobiograficznych pism znanych obecnie jako Rozmyślania, w których rzymski cesarz przedstawił różne spostrzeżenia na temat budowania samodyscypliny. Oto 10 najważniejszych spostrzeżeń na temat samodyscypliny z pism Marka Aureliusza. Po pierwsze, samodyscyplina zaczyna się od odkrycia swojego celu. Marek Aureliusz mówi: muszę iść do pracy jako człowiek. Na co mam narzekać, jeśli zamierzam robić to, do czego się urodziłem, rzeczy, do których zostałem sprowadzony na ten świat, czy też po to zostałem stworzony, aby zwinąć się w kłębek pod kocem i się ogrzać. Marek Aureliusz wierzył, że każdy z nas ma jakiś cel, coś, do czego został stworzony, i naszym obowiązkiem jest wypełnienie tego celu, ponieważ jest to cel, który sprawia, że wstajemy z łóżka każdego ranka. Jeśli masz jasne zrozumienie swoich celów i tego, w jaki sposób twoje zadanie do nich pasuje, znacznie bardziej prawdopodobne jest, że je wykonasz. Załóżmy na przykład, że masz przebitą oponę i musisz ją zmienić. Twój cel jest jasny: zmienić oponę tak szybko, jak to możliwe, abyś mógł jechać dalej. Wykonasz to zadanie, bez względu na to, jak bardzo czujesz się zmęczony. Największym źródłem samodyscypliny jest posiadanie powodu do wykonania zadania. Jeśli nie wiesz, co zrobić, po prostu zacznij. Jeśli chcesz być pisarzem, pisz codziennie. Jeśli chcesz być artystą, rysuj i twórz każdego dnia. Niezależnie od tego, co chcesz robić, nie potrzebujesz dodatkowej motywacji, badań czy porad, po prostu zacznij ćwiczyć coś, co cię interesuje i stawiaj czoła każdemu nadchodzącemu dniu, ponieważ to twój cel da ci wewnętrzne pragnienie, motywację, która będzie napędzać cię do osiągnięcia celu. Samodyscyplina polega na znalezieniu przekonujących powodów do zrobienia czegoś, a następnie zobowiązaniu się do doprowadzenia tego zadania lub aktywności do końca. Po drugie, zaufaj sobie. Według Marco Aurelio, musisz zamienić swoje pragnienia w kamień, zaspokoić swoje apetyty i skupić swój umysł na sobie. Gdy masz już solidny cel, nadszedł czas, aby zbudować praktyczny plan działania, który pomoże ci go osiągnąć. Musisz nie tylko zaangażować się w swoje cele, ale także we wszystkie małe działania, które podejmiesz po drodze do ich osiągnięcia. Musimy być całkowicie zaangażowani w robienie wszystkiego, co konieczne, aby wykonać swoją pracę, bez względu na to, jakie wyzwania pojawią się po drodze. Samodyscyplina to zdolność do zmuszania się do działania, do robienia tego, co należy zrobić, niezależnie od stanu fizycznego, psychicznego czy emocjonalnego. Wszystko, czego pragniesz w swoim życiu, wszystko, co chcesz mieć, być i robić, zależy od tego, czy potrafisz zmusić się do podjęcia działań niezbędnych do osiągnięcia swoich celów, niezależnie od tego, czy masz na to ochotę, czy nie. Możesz zacząć od stworzenia skutecznego planu działania, składającego się z terminu realizacji celu. Plan ten powinien być również zbudowany na fundamencie wielu kamieni milowych, które dzielą cel na możliwe do zarządzania części. Wiele kamieni milowych zapewni, że będziesz pracować nad osiągnięciem pożądanego rezultatu w małych kawałkach i blokach czasu. Taka taktyka daje ci poczucie kontroli nad zadaniami i projektami, nad którymi pracujesz. To, czego starasz się unikać, to popadanie w przeciążenie. Przeciążenie może szybko doprowadzić do prokrastynacji, a prokrastynacja może w konsekwencji doprowadzić do stagnacji. A tam, gdzie panuje stagnacja, samodyscyplina nie może istnieć. Numer 3. Bądź obecny każdego dnia. Marcus Aurelio mówi: musisz budować swoje życie działanie po działaniu i być zadowolonym, jeśli każde z nich osiągnie swój cel tak daleko, jak to możliwe, i nikt nie może cię przed tym powstrzymać. Nawet mając solidny cel i praktyczny plan, 95% z nas nie osiąga swoich celów. Nie udaje nam się, ponieważ nie jesteśmy konsekwentni. Musimy być obecni każdego dnia i wkładać w to pracę. Prosta czynność bycia obecnym i poświęcenia się swojemu rzemiosłu czyni cuda dla wytrzymałości psychicznej. Budujesz koncentrację i godzisz się ze żmudnym procesem wymaganym do osiągnięcia czegoś wielkiego.
Musisz włożyć niezliczone godziny pracy, zanim osiągniesz jakiekolwiek korzyści. Samodyscyplina to nic innego jak nawyk konsekwencji, znalezienie motywacji do robienia czegoś w kółko, aż zrobisz to na autopilocie i zaczniesz widzieć wyniki. Więc nawet jeśli raz ci się nie uda, na przykład jeśli nie ćwiczyłeś wtedy, kiedy powinieneś, nie definiuje to twojego charakteru. Twoja zdolność do kontynuowania jest tym, co kształtuje cię na zdyscyplinowaną i silną osobę. Zły dzień nie musi stać się złym tygodniem. Zły tydzień nie musi przerodzić się w zły rok. W chwili, gdy się budzisz, pamiętaj, że nowy dzień to nowe życie i idź dalej, otwierając oczy i skupiając się na tym, co jest przed tobą, czyli na samym życiu. Numer 4. Praktykuj dobrowolny trud. Zgodnie ze słowami Marcusa Aurelio, musimy dyscyplinować się w małych rzeczach, a stamtąd przechodzić do rzeczy o większej wartości. Jeśli boli cię głowa, ćwicz nieprzeklinanie. Nie przeklinaj za każdym razem, gdy boli cię ucho. I nie mówię, że nie możesz narzekać, po prostu nie narzekaj całym sobą. Dobrowolny trud jest jednym ze sposobów budowania samodyscypliny. Oznacza to ciągłe wystawianie się na próbę i sprawianie, że życie rutynowo staje się w jakiś sposób niewygodne, hartując nas na dzień, w którym będziemy musieli żyć naprawdę. Dobrowolnym trudem może być pominięcie posiłku i głodowanie przez noc, wzięcie zimnego prysznica, niepalenie, spanie na podłodze, zostawienie płaszcza w domu, gdy wiesz, że na zewnątrz jest zimno i pada deszcz, lub oddanie połowy swoich ubrań na cele charytatywne. Możesz zrezygnować z mediów społecznościowych na kilka dni lub odłożyć smartfon do szuflady. Rób to wystarczająco często, a zaczniesz rozumieć, jak odczuwa się niedostatek i trudności, i że w razie potrzeby możesz żyć z jednym i drugim. Numer 5. Ćwicz dychotomię kontroli. Marcus Aurelio mówi, masz władzę nad swoim umysłem, a nie nad wydarzeniami zewnętrznymi. Uświadom to sobie, a znajdziesz siłę. Natychmiastowe denerwowanie się drobnymi rzeczami jest okropne dla dyscypliny. Masz cel, pracujesz, a potem myśli i obawy o coś zewnętrznego, to jest poza twoją kontrolą, odciągają cię na bok. Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić w takich okolicznościach, jest zastosowanie dychotomii kontroli Epikteta. Wzmocnij to, co jest pod twoją kontrolą i to, co jest poza twoją kontrolą. Jeśli przyjmiesz to, co jest poza twoją kontrolą i zaakceptujesz to, doświadczysz spokoju. Następnym razem, gdy będziesz przygnębiony i rozkojarzony, odwołaj się do następującego zdania, czy masz jakiś problem w swoim życiu. Nie, więc nie martw się. Tak, czy możesz coś z tym zrobić? Tak, więc nie martw się. Nie? Więc się nie martw. Nigdy nie graj ofiary. Mówiąc słowami Marco Aurelio, wykonuj swoją pracę bez narzekania. Czy kiedykolwiek powiedziałeś któreś z tych zdań? Urodziłem się taki, nigdy nie nauczyłem się niczego innego, moi rodzice dali zły przykład, wszyscy to robią. Jakie są te wymówki, których ludzie używają, aby usprawiedliwić pozostanie takimi, jakimi są, zamiast dążyć do poprawy? Musisz wziąć na siebie odpowiedzialność. Mentalność dlaczego ja jest wrogiem wytrzymałości psychicznej. Możesz nie być winny, ale twoje życie zależy od tego, czy określisz, co jest pod twoją kontrolą i weźmiesz sprawy w swoje ręce. Musisz nauczyć się patrzeć na rzeczy w ten sposób, zamiast natychmiast uciekać się do użalania się nad sobą. Z pewnością łatwiej jest zrzucić winę na innych, gdy coś idzie nie tak, ale tylko ci, którzy mają pewien stopień hartu ducha, mogą się wyróżnić, nawet jeśli nie jest to ich wina, i skorygować kurs. Bądź osobą, która podejmuje działania, a nie tą, która odwraca wzrok i obwinia innych. Kiedy jesteś ofiarą samego siebie lub stawiasz się w obecnej sytuacji, zrzekasz się kontroli i zwalniasz się z osobistej odpowiedzialności, a bez poczucia odpowiedzialności znaczący postęp staje się niemożliwym zadaniem. Ćwicz opóźnioną gratyfikację. Jak powiedział Marco Aurelio, urodziłeś się po to, by odczuwać przyjemność, zamiast robić rzeczy i doświadczać ich. Czy nie widzisz roślin, ptaków, mrówek i pszczół wykonujących swoje indywidualne zadania, porządkując świat najlepiej jak potrafią? A czy ty nie chcesz wykonywać swojej pracy jako istota ludzka?
Dlaczego nie spieszysz się, by zrobić to, czego wymaga twoja natura? O, gratyfikacja wiąże się z umiejętnością czekania na to, czego chcesz. Wyobraź sobie firmową imprezę bożonarodzeniową, kiedy masz do czynienia z talerzami pysznego i kuszącego jedzenia, podczas gdy próbujesz schudnąć. Jeśli ulegniesz i wypełnisz swój talerz tuczącymi smakołykami, może to zagrozić twojej diecie. Ale będziesz cieszyć się natychmiastową gratyfikacją. Jeśli uda ci się oprzeć pokusie i spędzisz wieczór jedząc sałatkę i skubiąc marchewkę, prawdopodobnie otrzymasz jeszcze większą nagrodę w przyszłości, tracąc te niechciane kilogramy i mogąc nosić swoje ulubione dżinsy. Ta zdolność do opierania się pokusom i trzymania się naszych celów jest często nazywana samodyscypliną, a opóźnianie gratyfikacji jest często postrzegane jako centralna część tego zachowania. Odkładamy to, czego chcemy teraz, aby być może dostać coś innego, coś lepszego, później. Ignoruj pesymistów. Według słów Marco Aurelio, kiedy ktoś cię obwinia, nienawidzi lub ludzie wyrażają podobną krytykę, wejdź w ich duszę, wniknij w ich wnętrze i zobacz, jaką są osobą. Zrozumiesz, że nie ma potrzeby angażować się w niepokój z powodu konkretnej opinii na twój temat. Ilekroć wyjdziesz poza zwyczajność i zadeklarujesz, nawet jeśli tylko dla siebie, że wierzysz, że masz specjalny cel w życiu i że zrobisz wszystko, aby go osiągnąć, przyciągniesz pesymistów. Pesymiści to ludzie, którzy krytykują, sprzeciwiają się lub nie zgadzają się z czymś. Pesymiści uwielbiają mówić nie. Mogą cię nawet lubić, ale boją się postępu, więc są przeciwni wszystkiemu. A ich opinie są po prostu okropne dla twojej samodyscypliny. Musisz zdać sobie sprawę, że pozwalanie sobie na denerwowanie się opinią kogoś, kogo nie znasz lub nie szanujesz, jest tak samo głupie, jak denerwowanie się pogodą. To strata energii. Ich głos nie zasługuje na wysłuchanie. Nie oddawaj swojego spokoju nieznajomym, którzy mogą się denerwować według własnego uznania. Powinieneś aktywnie szukać szczerych opinii od tych, których szanujesz, ale jeśli ktoś ma historię bycia pesymistą, zignoruj go. Znajdź mądrych ludzi, na których możesz się wzorować. Jak mówi Marco Aurelio, wystarczą nawet kontakty towarzyskie z ludźmi o dobrym charakterze, aby wzorować swoje życie na nich. Niezależnie od tego, czy jest to ktoś żyjący, czy ktoś z przeszłości, nadszedł czas, aby poszukać odpowiedzi, które pomogą wzmocnić samodyscyplinę. W szczególności zidentyfikujmy wzorce do naśladowania. Twoim wzorem do naśladowania mogą być przyjaciele, rodzina lub współpracownicy, którzy już osiągnęli cel, do którego dążysz. Żądaj sobie pytanie, kto robi to teraz, kto z powodzeniem osiągnął ten cel, kto z powodzeniem opanował ten nawyk, kto z powodzeniem dokonał tej zmiany, kto ma niezbędną samodyscyplinę w tym obszarze i czego mogę się nauczyć od tej osoby, co może mi pomóc w mojej osobistej podróży. Poświęć trochę czasu, aby zapytać tych ludzi, jak się zdyscyplinowali, zapytaj ich, jak postępowali z konkretnymi działaniami, które doprowadziły ich do pożądanego rezultatu, a następnie wykorzystaj ich doświadczenie, aby pomóc ci zdyscyplinować się na własnej drodze. Uczciwie przeanalizuj swój dzień. Według słów Marka Aureliusza są to cechy racjonalnej duszy, samoświadomość, samokontrola i samostanowienie. Zbiera własne owoce, osiąga swój własny cel. Jednym z najlepszych sposobów, aby stać się bardziej zdyscyplinowanym, jest przeanalizowanie siebie i znalezienie swoich słabych punktów. Bądź brutalnie szczery i wykorzystaj ten czas, aby połączyć się ze swoją podświadomością. Konsekwentne praktykowanie nocnych retrospektyw pozwoli ci stać się bardziej samoświadomym na każdym etapie dnia, ponieważ będziesz aktywnie gromadzić informacje, aby formułować i artykułować konstruktywne odpowiedzi na te pytania. Żądaj sobie pytanie, co zrobiłem dzisiaj dobrze? Gdzie testowano moją dyscyplinę i samokontrolę? Co zrobiłem dobrze? Co zrobiłem źle? Dlaczego tak się stało? A ponadto, jak mogę się poprawić? Teraz wiesz, jak możesz poprawić się jutro, ale nie krytykuj siebie. Bądź jak Seneka i wybacz sobie. Miej dla siebie współczucie. Badania pokazują, że to właśnie wybaczając sobie, a nie karcąc siebie, unikasz odkładania rzeczy na później.
i nie bądź wobec siebie krytyczny. Pomyśl o tym, co zrobiłeś dobrze, abyś mógł to powtórzyć jutro. Bądź wdzięczny za dobro, które wydarzyło się dzisiaj. Jeśli podobał Ci się ten film, sprawdź naszą playlistę na temat stoicyzmu, a aby uzyskać więcej filmów, które pomogą Ci znaleźć sukces i szczęście, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Dziękujemy za obejrzenie.